Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Waszych pytań i moich odpowiedzi na te pytania. I dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy zdarzyło Ci się, że pomyliłeś trasę i jak sobie z tym poradziłeś? Oczywiście zdarzyło się, jak każdemu człowiekowi, który popełnia błędy i nie zna czasami trasy. I zdarzyły się jedna chyba taka sytuacja, która wymagała tego zgłoszenia, że pomyliłem trasę. Ale to ze względu na to, że w ogóle nie znałem tej trasy. Mniejsza w to, było to na liniach miejskich. Miałem jechać 105 na Kosakowoc, na cmentarz. I tam zamiast na terminal promowy zjechać jednym zjazdem dalej, zjechałem jednym szybciej. I co zrobiłem w takiej sytuacji? Bo oczywiście pomyliłem trasę, pasażerowie nie zdążyli nawet spanikować, bo było ich mało. Ale szczerze powiedziawszy, zatrzymałem się. I tu jest właśnie bardzo dobry plus internetu w dzisiejszych czasach, bo można się zatrzymać na zatoczce i sprawdzić sobie trasę w telefonie. Także ja to tak zrobiłem, sprawdziłem trasę w telefonie. Oczywiście, jak sobie z tym poradziłem, zgłosiłem to do centrali ZKM, bo po prostu każdy z nas popełnia jakieś błędy. Należy nie bać się tego zgłaszać, nie bać się konsekwencji, bo właściwie konsekwencje nie są żadne, jeśli pomyliliśmy trasę i to zgłosiliśmy. No i co w takiej sytuacji zrobić, jak pomylimy trasę? Właściwie jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to taka, że szukamy drogi, żeby powrócić na tą trasę. I przy okazji nie pominąć żadnego przystanku. Ewentualnie, jeśli pominiemy już przystanek, to ewentualnie zawrócić gdziekolwiek i wjechać z powrotem na ten przystanek. Jednak gdyby była taka sytuacja, że już nie ma możliwości wjechania na ten przystanek, który pominęliśmy, no to niestety warto się zatrzymać i zgłosić się do swojego przełożonego albo do centrali i się zapytać, co po prostu zrobić. Wydaje mi się, że to jest taka forma bezpieczna, bo lepiej tak niż działać na własną rękę i potem ktoś do was by miał pretensje o to. Także jeśli już wam się zdarzy pomylić trasę, to pierw się zatrzymać, sprawdzić ewentualnie, jeśli da się, bez pomijania przystanków, albo jeśli nie wiecie, dzwonicie do swojego dyspozytora i wtedy razem ustalacie, jak z tej sytuacji wybrnąć, jak wyjechać na prawidłową drogę, bo też możecie nie znać tej trasy. Jak wyjechać na prawidłową drogę. Ale ja wtedy wiedziałem, gdzie jestem i pojechałem tak jakby przez ulicę Gołębią, tam przez elektrociepłownię, tak jakby w koło. Pominąłem tam dwa przystanki, które i tak nie były moje, i w końcu dojechałem do terminala promowego tym szybszym zjazdem. No ale co by było w sytuacji, gdyby już nie dało się wjechać? No, autobus może. Przegubem by się nie dało wszędzie zawrócić, ale na pewno gdzieś by było jakieś rondo, więc trochę bym nadrobił drogi, ale bym jakoś zawrócił. Także tak to było. Na liniach regionalnych nie zdarzyło mi się pomylić trasy, ale raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że obudziłem się, ocknąłem z zamyślenia i nie wiedziałem, czy jechać w prawo czy w lewo. A sytuacja miała miejsce w taki sposób, że my w Straszynie zajeżdżamy na bloki i zajeżdża się na bloki jadąc do Bielkówka i do Kolbud, czyli w jednokierunkową się wjeżdża, potem tam się robi ta jednokierunkowa i jadąc od Kolbud i z Bielkówka do Pruszcza jedziemy znowu na te bloki, bo tam jest jednokierunkowa i tak jakby wyjeżdżamy, czyli jadąc w kierunku tym musimy objechać i w kierunku tym też musimy tam wjechać. Więc nie ma tak jakby w kierunku przeciwnym. I to może na początku zdawać się bardzo złudne, i trzeba bardzo pamiętać, żeby wiedzieć, w którą stronę się jedzie, czy na Pruszcz, czy na Bielkówko, bo wjeżdżamy w tym samym kierunku. Także to było najgorszą trudnością na tej trasie na początku. I raz się zdarzyło, że się zawahałem, czy jadę na Pruszcz, czy na Kolbudę, ale ostatecznie sprawdziłem sobie na kasie fiskalnej, tam zawsze piszę następny przystanek, także zatrzymałem się, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, bo jak już bym skręcił, to już by było za późno. Chociaż tam wyżej jest rondo, także nie byłoby problemu, ale lepiej się zatrzymać, no, włączyć awaryjne, to też zawsze działa, także myślę, że to takie sposoby na wybrnięcie z sytuacji. Lepiej, żeby trasy nie pomylić. Lepiej dla pasażerów, lepiej dla kierowców, mniej stresu dla kierowcy. Także
Myślę, że lepiej przed wyjechaniem w trasę sprawdzić ją, przejechać się nią i być pewny na 100%. No i być bardzo uważny, tak? Bo nasza praca wymaga dużej uważności, jakby nie było, i obecności. Także czasu na zamyślenie się nie ma, bo można czasami pominąć przystanek albo przejechać, mimo że nikogo nie było, ale czasami zdarza się tak, że jedziemy i zamyślamy się i nagle nie wiemy, czy ktoś tam stał, czy nie. Także trzeba być bardzo obecnym w tej pracy i ta praca wymaga dużej obecności. Także możecie śmiało zadawać pytania, a ja na nie będę odpowiadał.